Jak się zaczęła moja przygoda z Grodem? Kilka lat temu, będąc jeszcze w Anglii, pracując w Anglii, hodując konie, przyjechałem na jeden z urlopów. Myślę, że to był rok 2015, może 2014. Wiedząc, że w okolicy jest obiekt tego typu, mając dużo czasu, stwierdziłem, że jednak tu przyjadę, zobaczę, jak żyją ludzie, zobaczę klimat, w jakim tutaj wszystko się odbywa, toczy się życie. Przyjechałem, poznałem kilka osób, między innymi Świętosława i Wojciecha. Bardzo mile mnie przyjęli, ponieważ oprowadzili mnie po całym Grodzie, omówili mi historię powstania Grodu, całą dużą, dosyć skomplikowaną historię powstania państwa polskiego. Jednocześnie pozwolili mi skorzystać z kilku dobrodziejstw Grodu. Między innymi miałem okazję, jako jeden z niewielu, jak się potem okazało, powalczyć na miecze. Ubraliśmy się w kolczugi, Wojciech stanął po jednej stronie, po drugiej stronie stanąłem ja. Oczywiście zostałem zaopatrzony w przeszywanicę, na którą założono kolczugę. Dostałem czapkę, hełm, tarczę do ręki i to był pierwszy mój kontakt z Grodzianami. Innymi słowy, walczyłem z Wojciechem, porozmawiałem ze Świętosławem przez dłuższy czas, pożartowaliśmy, pośmialiśmy się, wróciłem do domu, wróciłem do Anglii. Tak zaczęła się moja przygoda z Grodem. Jednocześnie oczywiście na kilka lat zapomniałem o tym miejscu. Zostało ono w sercu, ale pamięć o nim trochę przygasła, ponieważ przez jakiś czas byłem zajęty czymś innym. Po powrocie z Anglii podjąłem pracę w pogotowiu na nowo, ponieważ jestem ratownikiem z wykształcenia. Jednocześnie pracowałem niedaleko, a Grodu nie odwiedzałem. I z powodu różnych mniej lub bardziej negatywnych perturbacji życiowych wróciłem tutaj, wyjechałem do Wrocławia, wróciłem potem na Podkarpacie. Poznałem bardzo ciekawą kobietę, z którą zamieszkałem. Jednocześnie zamieszkaliśmy razem tu na Podkarpacie, ponieważ ona pochodzi z Wrocławia, a mieliśmy obydwoje dosyć klimatu dużego miasta. Bo cały czas w środku we mnie tak narastało coś takiego, co kazało mi szukać w życiu odmiany. Kazało mi szukać swojego miejsca na ziemi i takiej bliskości z naturą. Czegoś, co nie będzie ujęte w sztywne normy obecnie panujące w naszym kraju, na świecie. Szukać czegoś, co żyło gdzieś tam w środku, co dojrzewało przez wiele lat, aż w końcu zawołało, upomniało się o siebie i jak wróciliśmy na Podkarpacie razem, moja Kamila chciała znaleźć swoje miejsce pracy, swoje miejsce na ziemi, pracę, która byłaby dla niej satysfakcjonująca. I jak się okazało, odpowiedziała na ogłoszenie, które było zarazem ciekawe i tajemnicze. Ponieważ ogłoszenie typu ciekawa praca i numer telefonu może brzmieć dwuznacznie, trójznacznie albo tak dosyć nietypowo. Jak się okazało, potem było to jedna z najlepszych decyzji, ponieważ poznała ekipę grodową. Okazało się, że to było ogłoszenie o poszukiwaniu osoby do Grodu Słowiańskiego w Stobielnej, tak.
ona podjęła tutaj współpracę. Przyjeżdżając tutaj z Kamilą, bardzo dobrze spędzałem czas, poznawałem ludzi, którzy tutaj funkcjonowali, którzy tutaj działali. Jednocześnie jeszcze nie angażowałem się na tyle, żeby wchodzić w to całym sobą, ale im więcej widziałem, im bliżej byłem z ludźmi, tym bardziej zaczęło mi się to wszystko podobać, ponieważ to było chyba coś, czego od zawsze szukałem, czyli wolność i poczucie wspólnoty w jednym. I tak myślę, że to chyba tutaj zaważyło. Oczywiście weszły pewne czynniki, które później zaważyły na zmianie mojego miejsca, w którym przebywam na co dzień. Postanowiłem po czasie zmienić pracę, ponieważ właściwie tutaj trudno nazwać gród i to, co się tu robi, pracą, ponieważ jak się okazuje, to jest to bardzo, bardzo bliskie z moimi przekonaniami i z moimi poglądami na temat życia i funkcjonowania, mojego funkcjonowania w społeczeństwie. Tak więc, będąc trochę zniesmaczonym tym, co się działo w służbie zdrowia, gdzie pracowałem, będąc zmęczonym faktem ciągłego, właściwie faktem syzyfowej pracy, którą tam trzeba było wykonywać i takiego braku sensu całego wysiłku, który się wkłada, postanowiłem zmienić swój zawód, miejsce pracy. Jak się okazuje, tutaj bycie w grodzie nawet nie można nazwać pracą, ponieważ jest to hobby, przyjemność i relaks połączone z możliwością wpływania na otaczające nas środowisko, wpływania na społeczeństwo, wpływania na kształtowania właściwie postaw młodych ludzi w sposób aktywny i jeszcze sprawiający bardzo dużo frajdy i zadowolenia, takiego dający naprawdę możliwość spełnienia się. Ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej, więc u mnie mama, dziadkowie, duża część rodziny od strony dziadka. Wszyscy to byli nauczyciele. Ja od czasów szkolnych czułem już, że usystematyzowana forma nauczania, sztywna, nie empiryczna, tylko typowo akademicka, jest bardzo trudna do przyjęcia. Dla mnie była trudna do przyjęcia, więc stawiając się w życiu, stając w kontrze do tego, co nauczyciele mówili, do tego, co mi przedstawiano i w jaki sposób kazano mi się uczyć, gród jest właśnie czymś zgoła przeciwnym. Jest czymś, co przez swoją formę i naturę sprawia, że aż chcę się tutaj realizować. Oczywiście zająłem się przy tym wszystkim jeszcze rękodziełem, ponieważ robię ozdoby różnego rodzaju, zacząłem pracę w drewnie. Oczywiście jest to wszystko to są moje początki, jednak idzie mi to coraz lepiej. Czas wkładany w doskonalenie i naukę tych prac oczywiście zaczyna przynosić coraz większe efekty. Zacząłem trenować strzelanie z łuku. Dostałem właściwie możliwość prowadzenia warsztatów łuczniczych. Do tego wszystkiego sam zacząłem wytwarzać strzały. Każda porcja, każda nowa wytworzona strzała to jest dla mnie bardzo, bardzo duże
duże przeżycie, ponieważ można powiedzieć, że ja mocno przywiązuję się do wytworów, do rzeczy, które tworzę. Przywiązuję się do nich emocjonalnie, jednocześnie oczywiście zdaję sobie sprawę z ich kruchej natury. Natomiast, jak się okazuje, sam proces tworzenia jest dla mnie bardzo istotny i można powiedzieć, że w tym roku, i właściwie w Grodzie i w tym roku pewne rzeczy w moim życiu się zmieniły, i to mocno. Ponieważ nie jestem już osobą, która odtwarza, nie jestem konsumentem, przestaję być konsumentem, zaczynam powoli stawać się producentem dóbr. Wytwarzam dobra, mając kilka podstawowych narzędzi w moje ręce i wyobraźnię. Jest to coś, co sprawia naprawdę dużą przyjemność mi jako mężczyźnie, możliwość tworzenia, a nie odtwarzania. Co mi jeszcze dał gród? Na pewno dał mi dużo możliwości interakcji z ludźmi. To jest kolejna rzecz, w której się mocno spełniam, ponieważ jak do tej pory nawiązałem bardzo dużo znajomości i kontaktów. Jestem osobą dosyć otwartą na innych ludzi. Jestem sporym ekstrawertykiem, więc siłą rzeczy napędza mnie kontakt z innymi ludźmi. Tutaj oczywiście bardzo często właśnie do tego kontaktu dochodzi. Można często rozmawiać na wiele tematów, nie tylko związanych z historią czy z okresem Słowian, ale jednocześnie, tak jak zauważam z tej mojej półrocznej historii z Grodem, najbardziej wartościowe osoby zostają tutaj najdłużej. Mam na myśli turystów, którzy przyjeżdżają. Niektórym czasami zdarzało się poświęcić 5, 6, 7 godzin danego dnia, więc siedząc z ludźmi, rozmawiając z ludźmi, wymieniając się spostrzeżeniami, wymieniając się ideami swoimi, to jest coś, co naprawdę sprawia, że czuję, że żyję. Tak więc można powiedzieć, że tak jak wcześniej powiedziałem, że ten rok 2019 był dla mnie bardzo przełomowy, jeśli chodzi o moje procesy, które we mnie zachodziły i które zachodzą. Zaczynają się coraz bardziej utrwalać. Gród pozwolił mi tutaj utrwalić i przyspieszyć sporo tych procesów. Dzięki ludziom i charakterowi tego miejsca naprawdę odnalazłem część wiedzy lub umiejętności, które gdzieś tam we mnie były, tkwiły, ale jednak nie chciały lub nie mogły w tamtym czasie i miejscu wyjść na zewnątrz. Tutaj po części wymusił na mnie to, ale było to wymuszenie takie bardzo przyjemne, ponieważ to wszystko było w środku, to wszystko było we mnie, to wszystko tylko czekało na odpowiedni czas i miejsce. I czas i miejsce właśnie nastały. I mam nadzieję, że to będzie trwało jeszcze dłużej, że ten rozwój będzie trwał jeszcze intensywniej, że będzie... Zresztą tak jest, ponieważ to wszystko cały czas się rozwija. To wszystko idzie do przodu. Wszystkie myśli, idee, które zapoczątkowałem, które się pojawiły, kiedy zacząłem tutaj współpracę z Grodem, zaczęły kiełkować coraz mocniej. Teraz się rozrastają. Pojawiają się kolejne idee, kolejne pomysły. Można powiedzieć, że jest tego coraz więcej i więcej, i więcej, ale jednocześnie
to wszystko sprawia mi coraz więcej i więcej i więcej frajdy, więc czuję, że się odnajduję w tym miejscu. Jak widzę moją przyszłość w Grodzie? Chyba najbardziej, najbliżej mi do tego, żeby przeżywać tutaj każdy dzień najintensywniej, jak mogę. Planować, jak to ktoś kiedyś powiedział ładnie, żyć tak, jakby się miało jutro umrzeć, a planować tak, jakby się miało żyć wiecznie, więc raczej właśnie tak to widzę. Doświadczać każdego dnia tutaj, doświadczać go intensywnie, cieszyć się z obecności, z możliwości bycia tutaj, jednocześnie patrząc w przyszłość w sposób taki, żeby jak najlepiej wpłynąć na funkcjonowanie tego miejsca, na rozwój tego miejsca, działać, naprawiać, budować, tworzyć nowe rzeczy, tworzyć nowe kierunki myśli tutaj, wplatać to wszystko, łączyć ze sobą, ponieważ jak już kiedyś zauważyłem, wiem, jakie mam wady, natomiast też znam swoje zalety i dobre strony. I jedną z nich jest na pewno umiejętność łączenia pozornie sprzecznych ze sobą tematów, kwestii i stanowisk. Więc myślę, że tutaj jest to do zrobienia. Jest tutaj kilka rzeczy, które można usprawnić. Jednocześnie wszystko działa i tak bardzo dobrze, więc chcę wkładać aktywny udział w dalszy rozwój tego miejsca,